Krystyna Prońko i Majka Jeżowska poróżniły się o faceta. Po tym miłosnym skandalu przez lata się do siebie nie odzywały. Wspólny mężczyzna poróżnił Krystynę Prońko i Majkę Jeżowską. Choć autorka hitu Psalm Stojących w kolejce była już wtedy po rozstaniu z Januszem Komanem, miała za złe Jeżowskiej, że choć uważała ją przyjaciółką, ta pozwoliła sobie z nim na romans. Nie myślałam o konsekwencjach i zakochałam się w nim. Jak do Kryśki dotarło, że się z nim spotykam, to się zaczęło. Mówiła nam po latach Majka Jeżowska. Poznaj kulisy tego towarzyskiego skandalu, który w latach 80. elektryzował publiczność. Krystyna Prońko i Majka Jeżowska poznały się, gdy Jeżowska zaczęła stawiać pierwsze kroki na scenie. Dzięki niej Jeżowska miała szansę zaistnieć w branży muzycznej. Krysia nie tylko była moją panią profesor w Akademii Muzycznej w Katowicach. Kiedy byłam na pierwszym roku, zostałam jej ulubienicą, zapraszała mnie do Warszawy. Nocowałam u niej, poznawałam ludzi z branży. Wchodziłam dzięki Krysi w świat show biznesu. Ona mogła otworzyć wszystkie drzwi, mówiła Faktowi Majka Jeżowska w 2019 roku. Wszystko zmieniło się, gdy Majka Jeżowska poznała kompozytora Janusza Komana, który był wieloletnim partnerem jej przyjaciółki. To był początek lat 80., byłam 20-letnią dziewczyną. Zbliżyliśmy się do siebie podczas wakacji po pierwszym roku studiów pod skrzydłami Krysi. Janusz był wtedy 30-paroletnim facetem po przejściach. Bardzo mi imponował. Nie myślałam o konsekwencjach i zakochałam się w nim. Jak wróciłam na studia do Kryśki, dotarło, że się z nim spotykam. I się zaczęło. Choć jej związek z Januszem nie istniał od dawna, postrzegałam jej zachowanie jako kobiecą zazdrość. Wbrew opinii, ona nie była jego żoną, Krysia nigdy nie wyszła za mąż. Mimo to odebrała moje zachowanie jako głupotę i miała do mnie żal. Nie chciałam słuchać, że to nie jest facet dla mnie. Nasza więź bardzo się rozluźniła. Dziś wiem, że ona się po prostu o mnie martwiła, chciała się mną opiekować, mówiła Jeżowska, której związek z Komanem nie przetrwał próby czasu. Po latach Jeżowska wspominała, że była ofiarą przemocy domowej. Pojednanie Majki Jeżowskiej i Krystyny Prońko. Poczułam, jak spada mi z serca kamień. Trudne doświadczenia w związku Majki Jeżowskiej pozwoliły odnowić kontakt z Krystyną Prońko. Dziwne, ale to na nowo zbliżyło mnie do Krysi. Mój związek był bardzo burzliwy i krótki. Byliśmy tylko rok małżeństwem. Kiedy wylądowałam w szpitalu po burzliwej kłótni, Krysia bardzo się tym przejęła. Leżałam w szoku, myśląc, że stracę głos, bo miałam krwotok do strun głosowych od uderzenia w krtań. Krysia zadzwoniła do szpitala, usłyszałam: Majka, powiedz mi tylko, czy to ma coś wspólnego z Komanem? Gdy przytaknęłam, od razu przyjechała. To był powrót. Poczułam, jak spada mi z serca kamień. Zobaczyłam, że nasza relacja była na tyle silna, że żaden facet jej nie zmąci. Postanowiłyśmy sobie, że żaden facet nie stanie już między nami, zdradziła Jeżowska Faktowi. Wspólna piosenka Krystyny Prońko i Majki Jeżowskiej, Zemstą na Januszu Komanie? Kilka lat później panie nagrały piosenkę On nie kochał nas, która wywołała skandal w środowisku muzycznym i była uznawana za zemstę na niewiernym mężczyźnie. To, że w piosence jest, że ktoś zabrał komuś męża, to jest fikcja, to nie jest nasza historia.
To jest historia kobiety, która napisała ten tekst. Ona napisała swoją historię nie wiedząc, że to się trochę zgadza z naszą, opowiadała niedawno Majka Jeżowska w kulisach sławy Krystyny Prońko. W 2019 roku Krystyna Prońko, Majka Jeżowska i Janusz Koman spotkali się po latach w programie TVP Kultura. To pierwsze spotkanie w trójkę od czasu naszego związku. Po zakończeniu programu nagrałyśmy filmik do internetu, w którym śpiewałyśmy fragment On nie kochał nas. Nagle w kadrze pojawił się Janusz i powiedział, że to nieprawda, bo wciąż nas kocha. Fajnie, że umiemy już się spotkać i nie musimy się rzucać sobie do gardeł. Nie ma co rozpamiętywać przeszłości, mówiła nam Majka Jeżowska. Panie wystąpiły tego samego roku razem na festiwalu w Opolu. 2 lata temu Majka Jeżowska mówiła nam, że być może po latach nagra z Krystyną Prońko kolejny utwór. Zbieram piosenki na swoją płytę z numerami dla dorosłych. Będą duety, jeden z nich planuję z Krysią Prońko. Mamy bardzo przyjacielskie relacje teraz. Gdy Krysia usłyszała moją propozycję, to od razu się zgodziła. Ba, stwierdziła, że powinnyśmy razem w duecie nagrać całą płytę. Nie wiem tylko, czy ludzie, bo to unieśli i ktoś by chciał słuchać jęków dwóch starych bab przez ponad godzinę, zastanawiała się wtedy Majka Jeżowska.